Witam serdecznie dzisiaj wszystkich. Dzisiaj jest 27 października 2024 roku. Dziś idziemy na rajd z PTTK Klub Tatrzański ze Szczecina. Jest tutaj widać za mną. No i dzisiaj będziemy zwiedzać Bogdaniec, Stanowice i okolice. Tutaj mamy Bogdańcu szkołę podstawową. A teraz schodzimy z drogi, idziemy ścieżką trekkingową. Zresztą tutaj mamy też oznaczenie. Taka ciekawostka, że tutaj jest stacja transformatorowa, a tu mamy przejazd. Bardzo ciekawe. No i tu mamy trasę trekkingową. Tu mamy rzekę Bogdankę, na której kiedyś były trzy młyny. No i tutaj jest początek szlaków i koniec szlaków, węzeł szlaków trekkingowych. No. I tu mamy mapę okolicy. To jest trasa ptasia. Tu jest nawet czatownia dla ptaków, tylko że ostatnio trochę sponiewierali. Tylko że ją sponiewierali trochę ciężkim sprzętem. I to jest plac do odpoczynku. Jak widać. A tutaj mamy leśnictwo. Tutaj. A to mamy plac, na którym zrobiliśmy sobie zdjęcie pod orłem. No i idziemy dalej. A teraz idziemy do rezerwatu Dębowa Góra. Witają nas kolorowe drzewa. Teraz będziemy szli pod górkę. No i teraz będziemy szli pod górkę. Tak jak mówiłem, jest pięknie żółto. To tak bardzo ładnie jest. Wow. Robi wrażenie. Rewelacja. No to nasza wycieczka. Do góry, do góry! Może ty chcesz? Dla mnie, ja mogę wbiec na górę. A tu mamy tablicę, rezerwat przyrody Dębowa Góra. Byłemu nadleśniczemu, Antoniemu Kozłowskiemu, inicjatorowi powstania rezerwatu Dębowa Góra, koledze leśnika, leśnicy, 2015 rok. Miłe. Oczywiście. Co zrobicie? Nie. Kamień znajdą. Idziemy teraz wzdłuż rezerwatu. Zresztą zaraz do niego wejdziemy. I teraz wchodzimy do Parku Narodowego, do rezerwatu. Tak. To jest, głównie to chodzi o tak zwaną przyrodę nieożywioną. Ciekawostką jest to, że tutaj znajdują się tak zwane kociołki powytopiskowe, polodowcowe. Tutaj
lądolód był zielony, znaczy inaczej. Mówiąc, tutaj mamy dolinę tą berzwalsko-toruńską, tak? Nie. Ona jest tu. Jesteśmy na jej brzegu. No. I nią szedł lodowiec. Nie, nie on tylko szedł u nas, tylko się tak zatrzymał. No ale jeszcze dalej, jeszcze do Torunia. I do Morena, bo tak. Świetnie. Chodzi mi o to, że tutaj jego wysokość miała od 400 do 2 km. Od 400 metrów do 2 km. I tutaj były tak zwane kociołki wodopiskowe z wysokości kilkuset metrów. Woda spadała tutaj w te miejsca. No i wytworzyła takie właśnie bardzo głębokie leje, tak jak widzimy tutaj. Tak? No. Na tej dębowej górze masz do powiedzenia naprawdę fajne, ciekawe rzeczy. No ale mówię. Proponuję stanąć. Aha. I powiedzieć, bo tak to wiesz, mówisz sobie kurczę do dwóch osób. Aha. A reszta naprawdę to są ciekawe. A to mamy kolejne zbocza górki Ileoki. Jak widać, jest przepięknie. Nie ma to jak pagórki. Ale pięknie. Idziemy z krajem lasu, ale niektóre drzewa są przepiękne wręcz. Mają takie super barwy. No nie wszystkie. No, tylko te liściaste oczywiście. Ale mimo wszystko robi wrażenie. Super. Ekstra. Ale fajnie to wygląda. A tutaj mamy, jesteśmy już na polach i mamy stanowice. Tam jest kilka zakładów. I też mamy fermę solarową. Mamy pytanie. To tutaj dziura to jest ta na S, do której idziemy, czy nie? Stanowice. A, Stanowice. I to jest miejscowość Stanowice, w której jest pałac, do którego idziemy. Częściowo jest użytkowana, a częściowo jest ruiną stałą z dachem. A tutaj mamy tablicę Stanowice i chodzimy do Stanowic. Jeszcze stara tablica też jest. No i tutaj już po lewej stronie jest mur dawnej posiadłości. A tutaj mamy budynki i nawet okiennice są jeszcze z II wojny światowej. To jest zabudowania folwarczne. Ale nie tylko. A tu mamy studnię i to działającą. Otwórz. Otwórz. Jest prawdziwa studnia. No. I to z woda jest w środku. No. Patrzcie, w studni woda jest. Ale numer. To zamknijcie ją tylko, nie? Ale głęboko. No. Działająca studnia. No ale działająca. Dzień dobry. Studni woda, no. No dziwne. Tam fabryka. Wchodzimy na teren folwarku i pałacu. Klientów firmy, rozumiem, że my klienci. A więc Stanowice to wieś, która istniała już w XIII wieku. Założona w wyniku ekspansji margrabiów wandeburskich.
W połowie XV wieku Lenna Stanowieckie weszły w posiadanie rodu von der Marwitz, a na przełomie XVII wieku i XVIII Marwicowie budują dwór, który w drugiej połowie XVIII wieku przebudowuje kolejny właściciel stanowisk, Wilhelm Bayer, nadając mu cechy pałacu. Kolejny właściciel, Emil Treichel, w latach 1870-71 przebudowuje pałac, rozbudowując go o dwa nowe skrzydła i wieżę. Pałac jest eklektyczny, ale w większości w stylu neorenesansowym. Został zdewastowany w 1945 roku, ale teraz jest obecnie użytkowany i są plany retabilizacji. Tak. To jest. No. No i to jest ta część, która jest no już zapuszczona, nie? A zobacz tam dach jaki jest ładny. Na tej wieży. To XVIII-wieczna. Także ogólnie mówiąc, były trzy fazy rozbudowy, nie? Zresztą w fundamentach to widać. Bo ta najstarsza część ma jeszcze kamienie pod spodem. I widać stare łuki. A wieża jest ładna. Tak, no park dworski, nie? Ekstra. A tutaj mamy klub młodego wynalazcy, hostel. Bardzo proszę. A tu mamy komin dawnej gorzelni. No i tam mamy kościółek, do którego zaraz podejdziemy. A tutaj mamy kościół i jest remontowana wieża, dlatego jest zestawiona na dół. No i tu rozbierają całą wieżę i remontują od nowa. Odbudowują. Bardzo proszę. No, główny kościół jest od XIII wieku. Wieża i boczna zakrystia to jest XVIII-XIX wiek. A tu idziemy cały czas w stanowicach, które było folwarkiem. Tutaj mamy fajną drewnianą przybudówkę, czyli tak zwaną sień, która wygląda świetnie. Pięknie. A tu teraz dochodzimy do czatowni. Tu mamy czatownię dla ornitologów, żeby można było obserwować ptaki. Ale ptaki i tak tu przylatują. Ja to sam widziałem tutaj. Żeśmy tu siedzieli przez pół godzinki i tu ptaki na te pnie siadają i normalnie piją wodę. No. A tam jest mostek, można przejść na drugą stronę, ale on prowadzi na szosę, więc nim nie idziemy. A to nie z tej strony patrzycie. Tutaj. Tu chodźcie, tu chodźcie. Nie, nie. Jeszcze popatrz na mnie.
tak widać to okno i mnie tak... Już. Czatownia nazywa się, to chyba nie? Czatownia dla ptaszków. Przyrodników. A no tak myślę właśnie, że podglądają przyrodę. Czatownia. Przepraszam. No bardzo proszę. Zdjęcia nie oddają tego chyba. Tak, nie, ja dlatego chcę się najbardziej napatrzyć. A to mamy tajemnicze stosy. Z drzew. Z gałęzi. I cały czas po prawej mamy Bogdankę. Idziemy wzdłuż jej doliny. Dzień dobry. Ale kolorowo, nie? Tutaj mamy pomnik i wokoło posadzone daglezje zielone, ale niestety nie wiem, czego dotyczył ten pomnik, a opisu tutaj nie ma. Jest tylko pozostałość. O, z tej strony jest tu przód, ale nie ma tablicy ani niczego, więc trudno mi powiedzieć, do czego to dotyczyło. No, jest widać odnowione, ale nie wiem, czego dotyczyło. Na pewno. No i wokoło mamy daglezje zielone, jak widzicie, posadzone przez Niemców. I olbrzymie są. Mają grubo ponad 100 lat. No i to jest ich ten, nie? Tak. Mają tak. Chory, tak jak by miały chorą. Nie, jak? No tak, tak, tak. Ja taką mówię, chorą, jakby... Nie, ale... Nie mam zielonego pojęcia. Nie umiem rozpoznać po szyszce. Ale ta deglezja ładna, nie? Podobają mi się bardzo. Fajnie to wygląda. Co? Ale też miałam. Tak? Miałeś zamiar? Znaczy nie, no to dzisiaj nie, ale... Na niedźwiedzia? A ja przywołałem wszystkich. Jesteśmy teraz w młynie, w muzeum, bardzo proszę. No i tutaj mamy koło młyńskie, które działa, kręci się. Woda leci i jak najbardziej je uruchamia. No a my wchodzimy do muzeum, do środka. Dzień dobry. Przyprowadziłem grupę, tym razem, nie wiem, czy pan mnie pamięta. A kiedy to pan zna do tej grupy? Co? A ja ze Szczecina tą grupę ściągnąłem. Pustka osadnicza, w czasie Gwiemni, Stanowice, to były wsi obecne w Czesiedliwieczu, a tutaj powstanie dopiero w 1768 roku, a to dlatego, że my jesteśmy nieco wyżej niż reszta wsi i to były tereny zalewowe, tak jak tak zwane Łęgi, Błąka, Błota, Warciańskie, Odrzańskie, Roteckie, były zasiedlane późno i to w ramach kolonizacji fredericjańskiej te tereny zalewowe w XVIII wieku na początku XIX były zasiedlone, wtedy powstał też Bogdaniec i te, tutaj jest ta część poświęcona mieszkańcom niemieckim, fotografie dawnych mieszkańców. To są państwo Otto Augusta Schroeder, którzy przed 1945 rokiem byli tymi najstarszymi mieszkańcami. Oni mieszkali po drugiej stronie Sieni, a po tej stronie Sieni mieszkali Richard i Elisabeth Werk. To są ci państwo razem z dziećmi.
No, Rykard Węgrzyni się w rodzinę Schroederów, bo oni byli młodatami, ale Otto też się wżyli w rodzinę młodarzy, bo się wżyli do rodziny Wolf. Bo Augusta była z domu Wolf. Mieli trójkę dzieci, najmłodsza w wieku 9 lat zmarła z powodu powikłań po zapaleniu płuc. Fritz zginął pod Stalingradem, a Ruth Henke zmarła 10 lat temu pod koniec sierpnia. Dożyła niespełna 90 lat, bo właśnie we wrześniu miała obchodzić 90. urodziny. Nie dożyła i no, była, zmarła bezdzietnie. Po tej stronie są jakimś polscy mieszkańcy. Przed tym Berkowie wyjechali w czerwcu 1935 roku i do początku 1936 roku stacjonowała tutaj Czerwona Armia. Potem był młynarz, nie mamy jego tej fotografii, krótko prywatny młyn polski i właściciel Stanisław Solarski. On był bardzo krótko, bo no, nie, młyn wymagał napraw, były domiary, nie dał rady jako prywatny właściciel. Młyn stał się własnością gminy spółdzielni samopomocy Chłopska i przez większość tego powojennego czasu mieszkały dwie rodziny. Młynarzem był Władysław Pierkowicz, to jest ten pan. Tutaj jest on, są różne zdjęcia z rodziną. A druga rodzina to była rodzina Rębas, głową rodziny był Lucja Rębas, milicjant z tego miejscowego posterunku. I z takich znowu ciekawostek, tu jest taki mały Jerzy Rębas, urodził się, tutaj Jerzy Rębas wychowywał, był to akurat żużlowiec Stali Gorzów, osiągający tu sukcesy na początku lat 80. I jeszcze z taką postacią, która była ważną, związaną z tym młynem, krótko, ale jest to taka dosyć symboliczna historia. Józef Rogoziński, to są jego fotografie. On był jeńcem, wywożony z kampanii wrześniowej, jeńcem tu w pobliskich stanowiskach majątku na przełomie 39 i 30. Ci jeńcy byli przetrzymywani i gospodarze brali sobie tych żołnierzy, tych jeńców jako robotników przymusowych. Werby do siebie właśnie Józefa Rogozińskiego. I no, rodzina Werby należała do tak zwanego kościoła wyznającego, czyli tego kościoła luterańskiego, który uznawał, że jakby nazi Hitler jest, no, nie jest do końca zgodny z naukami chrześcijańskimi. I też dlatego jak Rogoziński dostawał wypłatę tak jakby to był pracownik niemiecki, a nie robotnik przymusowy, bardzo często dostawał przepustki, że mógł jechać do swojej rodziny podobnym domyślem, ale też jedli wspólne posiłki, a to nie było takie oczywiste, bo za to można było trafić do obozu koncentracyjnego. No i było troszeczkę strachu, bo właśnie w 1933 roku, po śmierci już Fritza pod Stalingradem, wuj Werka się wygadza w knajpie, że ten Józef z nimi je to, i nie miał nic, to tak sobie, Józef tam z nimi je. No ale ktoś rzeczywiście poszedł do gestapo i dwa dni Werk spędził tak na gestapo, ani Rogozińskiemu, ani Werkowi nic nie zrobili, no zginął niedawno syn pod Stalingradem, a po drugie tak szybko młynarza nie można zastąpić, no to już i Rogoziński był przyuczony do zawodu, także młynarstwo było potrzebne i oni utrzymywali kontakty do końca swojego życia, odwiedzali się wzajemnie, a po śmierci Rikarda Werka przyjeżdżała tutaj do Jelina, gdzie mieszkał Rogoziński, jego córka Ruth, po jego śmierci też go odwiedzała i tam nawet było tak, że jego wnuczki i prawnuczki wspominają, że jak przyjeżdżała, to z daleka pani ciocia Ruth przyjechała. Mm-hmm. Takie no, bardzo sympatyczna historia pokazująca, że czemu w człowieczeństwo można zachować różnych okoliczności. Na narodowości, niezależnie jaki system działa, można to zachować. Także a tak jak tu jeszcze taki fragment z mapy oryginał, to jest bardzo długa mapa, taka długości tej ściany, właśnie w Gorzowie i tutaj właśnie są zaznaczone po początku XVIII wieku młyny w Bogdańcu, nad rzeczką Bogdanką były trzy młyny, są dwa należące do wsi Jelin, tu widać te, tu jest jeden młyn, tu jest drugi.
A tu jest wszędzie pustka osadnicza, także... A znowu jak w czasie kultury łużyńskiej widać, że osadnictwo tu się dosyć mocno rozwijało, a potem był zastój i widocznie po prostu stosunki wodne się zmieniły. I nie dało rady zamieszkiwać bez dobrych wskazania na tym. Muzeum po remoncie, który się przedłużał w osadnictwo 4 lata, nazwać półtora albo 3. No, kolorystyka okien nie przypadkowa, to jest ona z początku istnienia budynku i to dzięki nadzorowi konserwatorskiemu. Akurat wszystkie fotografie dostępne pokazywały jasny kolor, a okazało się, że tam na samym dnie był ta kolorystyka. I tu można zobaczyć na fotografiach, jak przebiegał remont, jak wyglądał mury przed remontem i 25% wyrytych wyjęcia wynieśli 70%. Także okazało się, potem musiał mieć wszystkiego, na ile to było zjedzone, a każda wędka musiała być poddana próbkom, badaniom meteorologicznym, taką sytuacją, które wyrzucił, żeby nie wyrzucić wędki, która zabytkowej, która jeszcze może być wykorzystana. Zapraszam teraz tutaj do sypialni. Pociągiem taką sypialnię. Tak, na piechotę. Ze Szczecina na piechotę na raczej ciężko. Do Bogdańca i do Stanowic i z powrotem, wokoło. 15 kilometrów. O, fajna wyprawa. Bardzo fajna. Bardzo fajna wyprawa. Także, bo tereny to są bardzo urokliwe, te różnicze wysokości tutaj są. Także, tu mamy sypialnia, to jest taka wizja sypialni. Od czasu zaraz po wojnie, jak przyszli pierwsi polscy mieszkańcy, wyposażenie jeszcze z domów niemieckich, ale na przykład to jest Różaniec, czyli to po wojnie właściwie. Tylko ludność katolicka. Tak jak kata, tak mu kartę tam jest. Proszę? Tak, także obok też jest łazieneczka. Idziemy do łazieneczki. I czy do łazienki? Ale no się uczę w też parę. Tak, tak. Tak miała. I to taka ciekawostka. Tam to taka na toaleta bez bukiwania. Oj, przepraszam. Trzeba potem tu jest termofor. Ale tak, ale proszę. Albo wody się nalewa. Wody się nalewa. Nie, nie, i w ramach tego przedmioty zabytkowe, meble, ale też telewizje, urządzenia, one były poddawane konserwacji. Ponad 300 przedmiotów były... Ciszej, bo nie słychać. ...albo renowacji. ...dzieci, jeżeli łóżka były osobne. No to już przesunięto. Ojej, wtedy, żeby dziecko można było... Tak? Potem było tak, tak? Tak. No. Nie, bo ja jestem dziecko. No mąż by się nie wyspał. Nie, właśnie łóżka była usunięta, dziecko, kołyska po stronie pani domu. Tak, tak? Pani domu zawsze, tak, dokładnie. No, trudno. A to tak, to tak, tam były dwa łóżka i kołyska tutaj. Ale kuchnia. Z takich ciekawostek w kuchni, no to tutaj mamy, są formy duchownicze, ale sama przepis od razu oddany. Tak? Gofrów. Forma do gofrów oddany przepisem. Tu jest taka praska do ziemniaków. Tak, dokładnie. O, z lewo zmywa. Tak, ja pamiętam u koleżanki, ona miała jeszcze taki, tak, szło się do niej, to ona miała spod stołu. To była zmywarka. Tu było w jednym, drugim był wrzątek do płukania. I z takich ciekawostek znowu tutaj jest taki kubeczek. To mu było. Tak. Może ktoś zgadnie uda. Dla wąsacza, żeby wąsy się... Żeby wąsy się rozbiły. Jeszcze raz. No. Jeszcze raz widzę. Ciekawe, może u Barbera też tak jest przydzielone. A tutaj płyta teflonowa PR. Ja i tam prawdziwe rzeczy. No właśnie, tak dotykamy. Ale najbardziej mi dziwiło, że moja mama potrafiła tak robić.
przykład jest biszkopt. Wiesz? Właśnie. A tu z takich ciekawostek to może. Pralka. Pralka. No. Już ta. W łazience była tara, a tu już jest pralka firmy Miele, czy Mile. Tak, niemieckiej firmy, no z Wielka Zemieckiejszego. I z takich innych ciekawostek, to tu jest maszynka do lodu. Z oryginalną tabliczką. Tak jest. To jest do lodu. To jest do lodów, tak. A jest maszyny. No. A jest maszyny Pingwin. Trasy do soków, ale właśnie to chciałem przede wszystkim tą pralkę i tą maszynkę do lodu, bo... To jest coś, czego się na co dzień nie spotyka, a tutaj to jest... Trasa do soku. Trasa do soku. Do soku? To ja chcę taki sokownik. Ja miałam taki sokownik, jak maszynka do mięsa stara. A to dobrze by się stało? Tak. I ja mówię tak, że oni jakby były od XVIII wieku rozdysponowane po różnych obszarach Europy i tak prawdopodobnie w Jamnie to na wzór tego zaczęli tworzyć jakby swoje własne. Swoje własne, no. Ale one mają swoją specyfikę, różnią się. Do młyna, do serca młyna. Nie, tutaj na młyna. U Ja miałam taką ładną, taką mniejszą. Ale siła. I oddaliśmy potem, jak była. Uwaga na stopień. Można położyć, jak my objazd na niepełnosprawność. Oryginalne maszyny. Tak, oryginalne maszyny. 1825 roku. 1825? Szósty. O! Pracowałem do lat 80. Tyle czasu. Jak to mówię, bez przerwy. Aż na końcu poszły na emeryturę. No kiedyś trzeba. Ale niektórzy chociaż na emeryturę nie chcą mi się pozwolić. Nie chcą co? A nie chcą mi wyłożyć. No. A. I tak nie da. No lat 80. to maszyny jeszcze pracowały. Może jakby były majstry, to by jeszcze przecieracze zrobili. Dalej by pracowali. A gdzie żarzyna? Ale przecieracze się skończyły. To przecieracze na samej górze. Na samej górze. Te moce przecierały przez jedne płótno. Ten pracował do lat 2002 roku. O! A się remont zaczynał, no i trzeba wszystko zlikwidować. Wyłączono napęd, zlikwidowano, no i koniec poszedł też na emeryturę. Bo to nie jest do multi, to on pracował jako płatki robił. Aha. Płatki robił, no, bo to jest na paszę do zwierząt. No a dlaczego nie znać ludzi mogą? Też płatki mogą jeść ludzie. No, też. No. Ja lubię na mleku płatki różnego rodzaju. No, tylko pracował, bo tam jeszcze maszyna była ta malutka. No. Do kaszy też już poleciała dawno. Skończyła się, no jak to mówią, czas na emeryturę. Tak. Przyrytowski pszenic. Po przemieleniu mąki, proszę sobie odbierać jedne. Tutaj jest do mieszalniku. To było mieszalniki na mąkę. Żyto po pszenicy. Bo zboże nie było jednakowe, ale mąka musiała być jednakowa. Aha. I dlatego musiał być w mieszalniku. Odbiór był na dole. Czy teraz ten młyn można by uruchomić? Niestety. A pan tu pracował? A częściowo. O. No i tu mamy jeszcze co? Elewator na przechowanie zboża. Wydłubany z jednego pnia. No ale to używany tutaj? Nie, tutaj. To jest przewidzione. Ludzie gdzieś ze wschodu. No musieli gdzieś zboże trzymać, nie będą w workach, jak u Kargula i Pawlaka. A to w domu? No.
myślę nazwy, nie? No. Dlatego ten to nawet ma oczy z tamtej strony. Przez cofnę, to patrzę, gdzie patrzę. No tutaj, tak, tutaj widać. O, tu ma jakieś ten, tu ma takie sceny. A te takie, jakieś dzienniki, czy coś tam było, coś zapisywane, ilość chorobu? Tak, tam było pisane, jak to ile i za ile. Tamtych lat. Ale to służyło? A właśnie to służyło, żeby gubać takie coś. A! To był ogień i gubanie. Czy jednego dnia tego nie zrobił? Nie, ale to pracy wymagamy. No na pewno. No. Odpowiednie przygotowanie drewna. Tak. Ja sobie wezmę to tak. To czekaj, to nie tak, to niech pan podniesie. A ty zrobisz pani już zdjęcie, a pójdziemy dalej, tam będą jeszcze takie same. Tutaj mamy cały napęd tego młyna. Wszystko pracowało na jednej osi. Napęd na pasy transmisyjne. To teraz to jest tam koło, ale koło to jest tam trapa. To był silnik, tak? Tak. Było na turbinę, bo turbina była mniejsza, a była lepsza wydajność, bo wody nie ma. A. Turbina to była w tym miejscu, na tym napęd się zrobiło. Tam z tyłu za ścianą teraz po remoncie jest tak malowane. I zamurowane. Tylko tu światło, gdzie była. I z tyłu jest światło ścianę. To ma turbina. Napęd jest później elektryczny, czy spalinowy, to było na tym kole. A to jakie małe? To jest młyn ręczny, jak to się mówi. Żar. Nie, bo psujesz. To jest zablokowane. Bo tu są dzieci przychodzą na wycieczkę. A paluszki ważniejsze. No. Co mamy tu jeszcze? No, maszynę do kaszy rolnik zbudował. Ale to w takiej zasadzie jak śrutownik, no to krupy były niejednakowe, to zrobił jeszcze sortownicę. Że przesortowana i kasza jednakowa. Dalej co mamy? Mamy tu wiarnię. Jak się zboże zmusiło maszyną szerokowitą, ona chlewy i ziarno wiadomości. Nie było odnieczyszczone. Słoma tylko słowa. Więc trzeba było taką wianią oddmuchać plewy, żeby ziarno było czyste. To muszą być tak jak tamta. Na korpę dwóch ludzi. Jeden kręcił, drugi sypał. A tutaj już to był jakiś pomysłowy człowiek, że koło od rowera silnik od pralki. Pracował sam. Bo tu mamy też podobne. Ty, faktycznie. Ale to nie jest. Koło od roweru. To nie jest silnik od pralki. Do czyszczenia ziarna przed siewem. Że ziarno musiało być jednakowe. Suche, uszkodzone, wydmuchiwane. Bo tutaj nie ma sił, tylko są takie tłacze. I czyściutkie zboże do siewnika. Żeby posiać oryginalne, żeby oryginalnie wzeszło. No bo tu jeszcze mamy dwa śrutowniki. Jest poziomy. Jeden kamień jest przykręcony, leży, a drugi obraca. Należy. Tak pracuje poważnie jak żab. Bo tu już nie. Tu kamień stoją. Jeden stoi przykręcony, a drugi obraca się. I tu jest docisk. Żarno pada między kamienie, to się przyciska. Czasami mocno, jak przykręcą, to wąka się. No i tu mamy jeszcze żarno, gdzie dzieci uczą się wąkę robić. To jest pochodzenie? Ile ma lat? O, tego to nikt nie wie. Ale ile lat musiał mieć, żeby wydłubać w tym kamieniu, wytrzeć. Ale co to jest, z neolitu? To gdzieś kulturę. Kopidełki wykopali, jak to ja ich nazywam, archeologów.
bo tu jest część utrącona. Ale tutaj... Ale ja to musimy używać, że... No, płatki. No bo tu już jest prawie mąka. Prawie mąka, to teraz tak. Przez pytel odsiać prawie na mąkę. Mamy i płatki, i mąkę. Mamy i płatki, i mąkę. Pół godziny i masz mąkę, no. I mamy chleb rodowy. No właśnie. Dobra. Idziemy dalej, bo jeszcze mamy do przejścia, bo chodzi tym biegiem. A koło gdzie było? W latach 30 już koła nie było. Za turbina. Na woda płynęła do rzeka, z jeziora. Jeziora nie ma. Jakby tam zamknąć wodę, a tam otworzyć, to by to się jeszcze kręciło. Chodźcie, bo tam jeszcze dużo eksponatów jest. Trzeba wydłubać takie sklepy, osiki do polu, to takie będą zgrane. To i tak to wyglądało. Koło nie robił koła, ale miasto do koła musiał być na takiej stokarni. To jest stokarnia? Drewniana tokarnia do drzewa. Żeby wytoczyć taką piastę do koła. A później jest produkowana kowalka, rozbierzmy do tutaj. I obrączkę. I do woza. I do woza, tak. Nie wozy się pamiętam. Co to? Jakieś grzebło? Do Zosi wyszczę i się zapytam. A, piła taśmowa. Taśma jest większa, bo tu przychodzą dzieci. No tak. A piła ma ząbki. Tak. I może ugryźć. A to co to są za kolce? Do czesania. Ale czego? Nie, no, no poważnie, no. No, do czego to służyło? Do lnu? Do lnu. A. Pozbycia się paździerzy. Jak się paździerzy pozbyło, to tu się czesało na tym. Tak jest. A. No, żeby później można było coś głupią żmitkę. No, bo to było coś głupią. Ule. A to ból. Ulewska trochę. Tak. Nie odczuję. Ustawiamy to była miodarka. Tak. Do wirówki. Wszystko z czynem jest tam taka pasieka. Ule z pomiaki. Tak. Ona dokładnie wybraliśmy ją małą. Tam jest wosk. To co to redła, tak? Czy jak to się to mówi? Pługi, no dobra. To jest redło, no rednica. A tu pług, a tam brony drewniane. I wał, patrzcie jaki. I sierpy. Kosa. Co? Ojej! Do młodego pokolenia, nie, no to jak... idź do Muzeum Komputeru. No śmieję się.
A tu bryczki. Wiem, że któraś z tych bryczek jest z tego miejsca, ale nie wiem, która. A to są sanie, ale fajne. Te są, te mi się podobają. A to są porządka, tak? Tak, bo chyba tak, ale nie wiem. Ale sanie są sanie. Ekstra. Są piękne. Bierzemy sanie, tylko śniegu nie ma. Tak, no. Właśnie. Kółeczka to robimy i będą ładnie, takie malutkie, zgrabne. Bardzo. Bo te to takie duże. Nie mówię, tu... jaki obsługiwałeś. Jak, ten wielki magiel? Nie, tamten. Ten mniejszy? No. Ale kurczę, słuchajcie, gorący jest zrobiony. Ekstra. No. Koszmar mojego dzieciństwa. Koszmar? Prezes nie lubił? Na nogę trzeba było trzy razy. No, trzeba no, było. Tego. No. Czyli? Wiesz co, magię nie. No to złe wspomnienia z tym przyszły. A to do czesania lnu. Gręplowanie wełny. Trzeba jeszcze światło włączyć. Oczywiście ta kuźnia jest nieprawdziwa, bo jej tutaj nie było, ale po prostu przywieźli eksponaty i dlatego jest taka ekspozycja, nie? Ale ogólnie mówiąc, tutaj kuźni nie było. Mniech Kowalski. Podkowy na szczęście. Dokładnie. Wyszliśmy już z muzeum i teraz idąc wzdłuż Bogdanki idziemy do stacji kolejowej i udamy się do domu. A tutaj mamy pozostałość słupa pocztowego niemieckiego z XVIII wieku. On był wyższy niż jest teraz. I tutaj zatrzymywały się dyliżanse, które przewoziły paczki i towary. To zanim zbudowano kolej, to one tutaj transportowały towary. No i ludzi też, końmi. No to jesteśmy na stacji kolejowej. Bardzo dziękujemy za wspólną wycieczkę i pa pa, hello! Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.